A ponieważ dostałeś coś tak drogocenił, winszuję, panie Pietrze, żeś się już ożenił. Bóg zapłać. Cóż to znaczy? O zięble dziękujesz? Alboż to szczęścia swego jeszcze nie pojmujesz? Czyliż się już sprzykrzyły małżeńskie ogniwa? Nie ze wszystkim, luboć to zazwyczaj tak bywa. Pierwsze czasy cukrowe. Toś pewnie w goryczy. Jeszczeć. Bracie, trzymaj więc. Coś dostał w zdobyczy. Trzymaj skromnie, cierpliwie, a milcz. Tak jak drudzy. Co to swoich małżonek, uniżeni słudzy z tytułu ich mościowie? Dla oka dobrani, a jej mość tylko w domu rządczyna i pani. Pewnie może i twoja. Ma talenta śliczne. Wziąłem po niej w posagu 4 wsie dziedziczne. Piękna, grzeczna, rozumna. Tym lepiej. Tym gorzej. Wszystko to na złe wyszło i zgubi mnie w sporej. Piękność, talent wielkie są, zaszczyty niewieście. Cóż po tym, kiedy była wychowana w mieście? Alboż to miasto psuje? A któż wątpić może? Bodaj to żonka ze wsi. A z miasta? Broń Boże! Źlem tuszył, skoro moją pierwszy raz obaczył, ale żem to, co postrzegł, na dobre tłumaczył, wdawszy się już, a nie chcąc, dla damy ohydy. Wiejski tyrsys wzdychałem do mojej Filidy. Dziwne były jej gesta i misterne wdzięki. A nim przyszło do ślubu i dania mi ręki, szliśmy drogą romansów. A czym się uśmiechał, czym się skarżył, czy milczał, czy mówił, czy wzdychał, widziałem, że mnie dobrze udawał aktora. Modna Filis gardziła sercem domatora i ja byłbym nią wzgardził, ale punkt honoru, a czego mi najbardziej żal, ponęta zbioru. Owe wioski, co z mymi graniczą dziedziczne, te mnie zwiodły, wprawiły w te okowy śliczne. Przyszło do intercyzy. Punkt pierwszy, że w mieście jejmość przy doskonałej francuskiej niewieście, co lepiej, bo francuska potrafi ratować. Będzie mieszkać, ilekroć trafi się chorować. Punkt drugi. Chociaż zdrowa, czas na wsi przesiedzi. Co zima, jednak miasto stołeczne odwiedzi. Punkt trzeci. Będzie miała swój ekwipaż własny. Punkt czwarty. Dom się najmie. Wygodny, nieciasny. To jest apartamenta paradne dla gości. Jeden z tyłu dla męża, z przodu dla jejmości. Punkt piąty. A broń Boże, zląkłem się. Dlaczego? Trafia się, rzekli krewni, że z zdania wspólnego albo się węzeł przerwie, albo się rozłączy. Jaki węzeł? Małżeński. Rzekłem, ten śmierć kończy. Rozśmieli się z wieśniackiej przytomni prostoty i tak płacąc wolnością niewczesne zaloty, po zwyczajnych obrządkach rzecz poprzedzających, jestem wpisany w bractwo braci żałujących. Wjeżdżamy do domu. Jejmość w złych humorach. Czym pojedziem? Karetą. A nie na resorach? Dalisz ja po resory. Szczęściem kasztelanic, co karetę angielską sprowadził z zagranic. Zgrał się co do szelonga. Kupiłem. Czas siadać. Jejmość słaba, więc podróż musimy odkładać. Zdrowsza jejmość. Zajeżdża angielska karyta.
Siada jejmość, a przy niej suczka, faworyta. Kładą skrzynki, skrzyneczki, woreczki i paczki. Te od wódek pachnących, tamte od tabaczki. Niosą pudło kornetów, jakiś kosz na fanty. W jednej klatce kanarek, co śpiewa kuranty, w drugiej sroka, dla ptaków jedzenie w garnuszku. Dalej kotka z kocięty i mysz na łańcuszku. Chcę siadać, nie masz miejsca. Żeby nie zwlec drogi, wziąłem klatkę pod pachę, a suczkę na nogi. Wyjeżdżamy szczęśliwie. Jejmość siedzi smutna. Ja milczę. Sroka tylko wrzeszczy rezolutna. Przerwała jejmość myśli. Masz wać pan kucharza? Mam, moje serce. A pfe, koncept z kalendarza. Moje serce. Proszę się tych prostactw oduczyć. Zamilkłem. Trudno mówić, a dopieroż mruczyć. Więc milczę. Jejmość znowu o kucharza pyta. Mam, mościa dobrodziejko. Masz wać pan stangryta? Wszak nas wiezie. To furman. Trzeba od parady mieć inszego. Kucharza dla jakiej sąsiady. Możesz wać pan ustąpić. Dobry. Skąd? Poddany. To musi być zapewne nieoszacowany. Musi dobrze przypiekać reczuszki, łazanki do gustu pani wojskiej, panny podstolanki. Ustąp go, wać pan. Przyjmą pana Matyjasza. Może go i ksiądz pleban użyć do kiermasza. A pasztetnik? Umiał ci i pasztety robić. Wierz mi, wać pan, jeżeli mamy się sposobić do uczciwego życia, weźże ludzi zgodnych, kucharzy cudzoziemców, pasztetników modnych, trzeba i cukiernika. Serwis zwierciadlany masz, wać pan? I figurki piękne z porcelany? Nie mam. Jak to być może? Ale już rozumiem i lubo jeszcze trybu wiejskiego nie umiem, domyślam się. Nawety zastawiają półki. Tam w pięknych piramidach krajanki, gomułki, tatarskie ziele w cukrze, imbier chiński w miodzie, zaś ku większej pociesze razem i wygodzie w ładunkach bibułowych kmin kandyzowany, a na wierzchu toruński piernik pozłacany. Szkoda mówić, to pięknie, wybornie i grzecznie, ale wybacz mi, wać pan, że się stawię sprzecznie. Jam niegodna tych parad takiej wspaniałości. Zmilczałem. Wolno było żartować jej mości. Wjeżdżamy już we wrota. Spojrzała z karety. A pfe, mospanie, parkan? Czemu nież takiety? Wysiadła, a z nią suczka i kotka i myszka. Odepchnęła starego szafarza Franciszka. Łzy mu w oczach stanęły, jam westchnął. W drzwi wchodzi. To nasz ksiądz pleban. Kłaniam. Zmarszczył się dobrodziej. Gdzie sala? Tu jadamy. Kto widział tak jadać? Mała izba, 40 nie może tu siadać. Aż się westgrnął Franciszek, skoro to wyrzekła. A klucznica natychmiast ze strachu uciekła. Jam został. Idziemy dalej. Tu pokój sypialny. A pokój do bawienia? Tam, gdzie i jadalny. To być nigdy nie może. A gabinet? Dali. Ten będzie dla wać pani, a tu będziem spali. Spali? Proszę, mospanie, do swoich pokojów. Ja muszę mieć osobne. Od spania, od strojów, od książek, od muzyki, od zabaw prywatnych. Dla panien pokojowych, dla służebnic płatnych. A ogród? Są kwatery. Z bukszpanu, ligustru. Wyrzucić? Nie potrzeba przydatniego lustru. To niemczyzna. Niech będą z cyprysów gaiki, mruczące po kamyczkach gdzieniegdzie strumyki. Tu kiosk, a tu meczecik, holenderskie wanny, tu domek pustelnika, tam kościół Dyjanny. Wszystko jak od niechcenia, jakby od igraszki. Belwederek maleńki, klateczki na ptaszki, a tu słowik miłośnie szczebioce do ucha. Synogorlica jęczy, a gołąbek grucha.
A ja sobie rozmyślam pomiędzy cyprysy nad nieszczęściem Pameli albo Heloisy. Uciekłem, jak się jejmość rozpoczęła zrzymać. Już też więcej nie mogłem tych bajek wytrzymać. Uciekłem. Jejmość w rządy. Pełno w domu wrzawy. 3 sztafety w tygodniu poszło do Warszawy. W 2 tygodnie już domu i poznać nie można. Jejmość w planty obfita, a w dziełach przemożna. Z stołowej izby balki wyrzuciwszy stare, dała sufit, a na nim wenery ofiarę. Już alkowa złocona w sypialnym pokoju, gipsem wymarmurzony gabinet od stroju. Poszły słoiki z apteczki, poszły konfitury, a nowym dziełem kunsztu i architektury spółek szafy mahoni. W nich książek bez liku, a wszystko po francusku. Globus na stoliku, buduar szklni się złotem, pełno porcelany. Stoliki marmurowe, zwierciadlane ściany. Zgoła przeszedł mój domek w warszawskie pałace. A ja w kącie nieborak, jak płaczę, tak płaczę. To mniejsza, lecz gdy hurmem zjechali się goście, wykwintne kawalery i modne i moście, bal, maszki, trąby, kotły, gromadna muzyka, pan szambelan za zdrowie jej mości wykrzyka, pan adiutant wypija moje stare wino. A jej mość w kącie siedząc z panią starościną, kiedy ja się uwijam, jako jakiś sługa, coraz na mnie pogląda, śmieje się i mruga. Po wieczerzy fajerwerk. Goście patrzą z sali. Wpadł szmermel między gumna. Stodoła się pali. Ja wybiegam, ja gaszę, ratuję i płaczę. A tu brzmią coraz głośniej na wiwat trębacze. Powracam zmordowany od pogorzeliska. Nowe żarty, przymówki, nowe pośmiewiska. Siedzą goście, a coraz więcej ich przybywa. Przekładam zbytni ekspens. Jejmość zapalczywa z swoimi 4 wsiami odzywa się dwornie. I 8 nie wystarczy. Przekładam pokornie. To się wróćmy do miasta. Zezwoliłem. Jedziem. Już tu od kilku niedziel zbytkujem i siedziem. Już. Ale dobrze mi tak. Choć frasunek bodzie. Cóż mam czynić? Próżny żal, jak mówią, po szkodzie.